Tlenek węgla to nie ubóstwo ludzi, brak przeglądów i stara substancja mieszkaniowa. To sytuacja, która może spotkać ludzi zamożnych, ludzi wykształconych w nowoczesnej substancji mieszkaniowej. Pamiętam, że kilka lat temu w jednym z województw Polski centralnej doszło do tragicznego zatrucia całej czteroosobowej rodziny, ludzi wykształconych, lekarzy. Mieszkanie po remoncie, budynek jednorodzinny po remoncie, niestety zapomniano o tym, że przy okazji wymiany okien, te okna były bardzo szczelne i zamknięcie tych okien spowodowało, że to urządzenie, które było zasilane gazem, nie następował pełen proces spalenia, niestety niepotrzebnie zginęła cała rodzina. I drugi przykład, bardzo poruszający, młodej dziewczyny, studentki jednej z uczelni, jednego z województw Polski Południowej. Dziewczyna od rodziców otrzymuje mieszkanie, wprowadza się do tego mieszkania i pierwszym marzeniem, jak mówili później zrozpaczeni rodzice, była kąpiel. Kąpiel, ale niestety zapomniano też o tym, że nie wolno zasłaniać kratki wentylacyjnej. Była to pierwsza i ostatnia kąpiel tej młodej osoby. Zbyt wcześnie straciła życie, a niestety takich sytuacji, wydawać by się banalnych, do których nie powinno dojść, niestety każdego roku w dalszym ciągu jest zbyt wiele.